Witam was wszystkich. Szybko i od razu przechodzę do gier. Dzisiaj na początek przedstawimy wam prawdziwe atrakcje, jakie szykowane są w tajnych laboratoriach rozrywki firmy Nintendo. Fantastyczne przygody Zeldy, czy też szaleństwa, jakie czekają nas w świecie Kirby'ego, czy też Yoshi'ego, są niczym w porównaniu z nadchodzącym super przebojem tego roku. Wyobraźcie sobie, że nowy bohater ma stać się bardziej popularny niż Donkey Kong czy drużyna śmiałków z gry Star Fox. Panie i panowie, pozwólcie sobie przedstawić nowego superbohatera konsoli Nintendo 64. Oto i on, Banjo-Kazooie. Raczej należy powiedzieć o banjo, muzykalnym misiu grającym na banjo. Oraz o jego nieodłącznym pierzastym przyjacielu Kazooie, zamieszkującym misiowy plecak. Tak więc Banjo-Kazooie to tandem superbohaterów, z którymi przeżyjemy przygody w nowej grze na konsolę Nintendo 64. Banjo, mimo swojej misiowatej postury, jest zwinny niczym bułki w zatłoczonym spożywczym. Potrafi sprawnie podróżować po egzotycznej krainie, a w razie potrzeby wykorzystuje tajemniczy plecak, gdzie przechowuje swojego przyjaciela Kazooie. Ten, jak na przyjaciela przystało, skutecznie pomaga naszemu misiowi w podróżach. W ten sposób szybciej biegamy, wyżej się wspinamy oraz zwinniej pływamy. Każdy przyzna, że w ten udany sposób mamy do dyspozycji tandem przyjaciół nawzajem się uzupełniających. W ten sposób też uzyskujemy dwa razy więcej możliwości pokonywania przeszkód na naszej bogatej w przygodę drodze. A co powiecie na możliwości latania, a także nurkowania w grze? Cóż, zapowiada się uroczo. Banjo-Kazooie to przygoda rozgrywana w bajkowym świecie, w pełni odwzorowanym w trzech wymiarach. W świecie, w którym nie liczy się czas ani punkty, co pozwala graczowi na pełną eksplorację krainy. Od nas zależeć będzie, gdzie się znajdziemy i co zobaczymy. Spotkamy się z całą rzeszą oryginalnych i całkiem nowych postaci zamieszkujących tropikalną krainę przygód Banjo i Kazooie. Według marketing makerów z firmy Nintendo gra ta ma przebić, jeśli chodzi o sprzedaż, taki choćby przebój jak Star Fox 64, który w ciągu pierwszych 5 dni sprzedaży rozszedł się w 300 tysiącach egzemplarzy. Cóż, do nas dotrze ten przebój już lada tydzień i z pewnością ci, którzy zagrywali się w Super Mario 3D, teraz ochoczo zamienią kartridże i rozpoczną nową przygodę w grze Banjo-Kazooie, wydaną na konsolę Nintendo 64. Będąca adaptacją filmu. Chodzi o film GoldenEye 007. Zobaczmy, na ile zbliżone są akcje z gry do tych ze srebrnego ekranu. Good morning, Mr. Bond. Welcome to GoldenEye. Tymi słowami wita nas miła pani w grze. Jest ścisłą tajemnicą to, że wcielimy się w postać samego Bonda. Ma się rozumieć Jamesa Bonda. Na samym początku zapoznamy się ze szczegółami naszej aktualnej misji. Po skrupulatnym połknięciu kilku teczek plastikowych tajnego materiału uzbrajamy się w niecierpliwość, wybierając coś fajnego z podręcznego arsenału i ruszamy na akcję. Thank you.
Con los que disfrutaremos de una de las más sorprendentes aventuras que hayamos visto. Su calidad, elevado nivel gráfico y jugabilidad harán de estos personajes un nuevo éxito.